this. Uwielbiamy gry Remedy Entertainment, ponieważ mają w sobie coś magnetycznego. Przyciągają swoimi mrocznymi historiami, a także nietuzinkową oprawą audio. Po 13 latach od premiery Alana Wake'a, fińskiemu studiu w końcu udało się wydać jego kontynuację. Jest to chyba najbardziej dopracowana produkcja Remedy w zakresie fabuły oraz świata przedstawionego. Jest też o wiele mroczniejsza. Podczas gdy w pierwszej grze akcja doprawiona została sporą szczyptą ironii i czarnego humoru, tutaj mamy najprawdziwszy, gęsty mrok. Tak jak w przypadku jedynki, muzykę do gry skomponował pracujący od lat dla Remedy fiński kompozytor Petri Alanko. Alanko stworzył odrębną muzykę dla świata rzeczywistego, w którym działa nasza agentka Sarah Anderson, oraz dla Leża Mroku, gdzie przebywa tytułowy pisarz Alan Wake. Oprócz urzekających, orkiestrowo-akustycznych kompozycji, które, warto zaznaczyć, nie są przeładowane bombastycznymi aranżacjami typowymi dla większości hollywoodzkich filmów, mamy tutaj niezły arsenał muzyki strachu. Petri Alanko w swoich kompozycjach zawiera też pierwiastek przenikania się obydwu światów. Orkiestra plus syntezatory i inne ciekawe dźwięki, co, jak sam podkreśla, jest niezwykle istotne dla samej rozgrywki. Warto wspomnieć również o piosenkach odtwarzanych pod koniec każdego rozdziału gry. W pierwszej odsłonie Alana Wake'a była to muzyka na licencji. Tutaj są to utwory skomponowane specjalnie na potrzeby gry przez zaproszonych artystów. Alan Wake 2 to kolejny rozdział niemal filmowej przygody autora thrillerów, próbującego pokonać mrok. Jego ścieżka dźwiękowa, zawierająca zarówno utwory liryczne, jak i trzymające w napięciu dźwięki, jest jedną z najlepszych ubiegłego roku. Petri Alanko po raz kolejny stworzył soundtrack doskonale uzupełniający to, czego doświadczamy w grze.